Witam Was z tej strony Achrelek. Dzisiejszym bohaterem filmu będą dynie. Tak wiecie, teraz mamy czas właśnie na dynie, dlatego musimy z tego korzystać. Będę dzisiaj karmił i kury, i papugi właśnie oto tymi dyniami. Mam kilka rodzajów, m.in. Hokkaido, piżmowe i dynie olbrzymie. Wszystkie to są dynie jadalne, dlatego z pewnością można to podawać kurom. Dynie posiadają bardzo dużo różnych witamin, m.in. beta-karoten, dlatego jeśli mamy dostępne dynie, jeśli nam na przykład nadbywa, to bardzo polecam dawać im kurom. Na samym początku mogą ich tego nie jeść, ale gdy się przyzwyczają, na pewno będą z tego korzystać. Należy dbać o zróżnicowaną dietę właśnie m.in. i kur, i papug, zależy co posiadacie. Tak więc w moim przypadku, gdy mam właśnie dynie, wszystkie dynie z jakimiś drobnymi defektami lądują właśnie u kur. Tak więc teraz biorę dynie i ruszamy podawać. Jak widzimy, kury teraz już dostały jarmuż. I teraz na dokładkę dostaną tą właśnie oto dynię. Zaraz ją jeszcze podzielę na kawałki, ponieważ dynia posiada twardą skórkę i kury dość ciężko miałyby poradzić sobie z nią. Poradziłyby sobie, ale zajęłoby to dość dużo czasu, dlatego gdy będzie już otwarta, zaraz będą mogły ją jeść. Jak widzicie, między jarmużem są jeszcze kawałki właśnie dyni, które niedawno właśnie dawałem. No ale zaraz damy właśnie tą nową dynię. Proszę popatrzeć, tak wygląda właśnie dynia piżmowa w środku. To jest tylko mała część właśnie tych nasion i tego tak jakby miękkiego miąższu, reszta to jest twarda dynia. I w taki sposób będę ją właśnie podawać kurom. Zaraz Wam pokażę. Jak możemy zauważyć, kury zaraz dały się właśnie do dyni. Tak jak mówiłem, najpierw zjadają właśnie tą część, gdzie są nasiona, a później dopiero będą jadły całą dynię. Także zostanie właśnie w niej tylko taka skorupa. Warto właśnie dbać o to, żeby kury miały zróżnicowaną dietę, ponieważ także później odbija się to na jajkach. Wtedy jajka są smaczniejsze. Jest potem także różnica w ilości jajek, ponieważ kury mają więcej witamin, więcej po prostu materiału, żeby wyprodukować jajka. A teraz znajdujemy się przy papugach, przy wolierze zewnętrznej. Zaraz także i papugi dostaną poczęstunek w postaci dyni. Tutaj na dolnej części kukurą przed płytem także coś rzucę, zobaczymy jak na to zareagują. Ale najpierw dostaną papugi. Tutaj są oto właśnie dwie dynie.
Teraz je podzielę i możemy wkładać. A więc tak, jesteśmy w wolierze. Tutaj mam przygotowane kawałki dyni dla papug. I zaraz je będziemy dzielić po klatkach. Tak więc papugom dam jeszcze chwilkę, zobaczę, czy wejdą właśnie do dyni. Myślę, że tak, że przyjdą zobaczyć, co to jest. Ważne jest właśnie o to, żeby dbać o zróżnicowaną dietę, żeby po prostu nie miały papugi tylko samego prosa, samego ziarna, ale żeby była dostępna właśnie w różnych postaciach trawa oraz innego rodzaju owoce, żeby cały czas były różnego rodzaju witaminy dostarczane papugom, ponieważ w naturalnym środowisku papugi mogą sobie same pozyskać poprzez właśnie znajdywanie owoców, no a w tym przypadku, gdy mamy je w klatkach, no to są uzależnione od tego, co my im podajemy, dlatego należy zadbać o to, żeby dostawały jak najlepsze jedzenie, jak najbardziej zróżnicowane. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby upewnić się przede wszystkim, czy mogą dany owoc, czy warzywa jeść papugi, bo rzecz jasna nie mogą konsumować wszystkiego. To właśnie widać, jak chwilki jedzą te dynie. Jest drugi dzień, jak właśnie dałem dynie. Tutaj większość papug tylko urozel, nie zauważyłem, ale większość, chociaż nie, jest tam też troszkę poskubane. Najwięcej właśnie, tak jak mówiłem, u świergotek. Tutaj widać, jak papugi ogryzały właśnie tą dynię. Reszta papug też tutaj widać właśnie, jak skubały. Teraz na dokładkę mam jeszcze dla papug trawę. Zaraz to podzielę i też wam pokażę, jak będą reagować na to. I tutaj możemy zauważyć, że praktycznie wszystkie papugi tutaj faliste zeszły na dół. Specjalnie dałem tą trawę wokół dyni, żeby jeszcze przy okazji właśnie poskubały sobie tam troszkę. Ale trawa to jest rarytas. To akurat nigdy się tutaj nie nudzi. Za każdym razem, ile dam, tyle zjedzą. Tutaj
także nimfy. Tutaj są wszystkie cztery nimfy. Nie rozłączki, troszkę nieśmiało. Tutaj jest jedna łąkówka, ta właśnie bardziej ośmielona. Ona się nie boi, czy właśnie czy tam sypie pokarm, czy ona zawsze blisko, nie jest wystraszona. No i tutaj jeszcze świergotki i rozele. To tutaj za chwilę zaobserwujemy. Tutaj przypyrki chińskie także dorwały się do trawy. Kochinki jeszcze nie, ale silki już jedzą, możecie zaobserwować. Mamy nierozłączki właśnie. Tam możemy jeszcze, widzimy właśnie w kolejnej klatce, że jest świergotka na dole. Zaraz przejdę. Tak więc w tym filmiku to by było już. Na tyle. Myślę, że Wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby oczywiście być cały czas na bieżąco, ponieważ wrzucam na kanał różnego rodzaju filmiki. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście skomentujcie. Możecie się ze mną skontaktować przez e-mail oraz stronkę na Facebooku, do której link będzie w opisie filmu. Tak więc do zobaczenia i na razie.